Yo, siemano, witam was w kolejnym odcinku z tej strony Bonduś. A w dzisiejszym materiale pokażemy sobie pokój gracza, czyli coś, na co czekaliście naprawdę sporo. Jak wiecie, to będzie tak naprawdę pierwsza wersja tego pokoju, ponieważ za niedługo się przeprowadzam i wtedy, gdy już zrobię wszystko, całe umeblowanie etc., to nagramy sobie drugą wersję. Więc dobra, jedziemy z tematem. No i ziołki, weszliśmy sobie do mojego super pokoju, który prezentuje się na pierwszy rzut oka tak, więc jest naprawdę dosyć spory. Jest większy niż kawalerki. Jak popatrzycie sobie w lewym rogu, jest kosz. Tu wypierdzielamy rzeczy, które się nie przydają. Czyli nic nie wypierdzielam, bo jestem chomikiem i zbieram wszystko. Ale nazywam tą strefę też strefą unboxingu, ponieważ jeżeli coś jest do odpakowania, to przeważnie siedzi tutaj. O, widzicie, a tu mamy hełm z Fallout 76 na koronawirusa. To pudełko jest bardzo ważne w moim życiu i musi zostać nierozpakowane co najmniej jeszcze przez długi okres czasu. Tu jest Xbox One X, którego mogliście zobaczyć na zdjęciu na Instagramie. Niestety zrobiłem tylko zdjęcie i to tyle było z tego. Tu jest część moja super garderoba, czyli jak sobie poprasuję koszulę, to ona tu sobie siedzi, nie? Tu mam strefę pudełek i zawsze mi ludzie mówią, że to wygląda, jakby był sklep. A no i to jest dziadowska klawiatura, nie polecam nikomu. Tam jest takie małe takie, o, i to są steelbooki. To są steelbooki, jak możecie zobaczyć. A tam są jakieś płyty chyba muzyczne, soundtracki z gier, bla bla bla. To pudełko otworzymy, jak będzie 1000 łapek. To wam pokażę, nagram film, co jest w środku. Dobra, no to chyba tu tak naprawdę pokazałem wszystko, więc potem mam następną półkę, na której mam jeszcze więcej syfów. Więc mianowicie, są jakieś pudełka, od widzicie, Nintendo DS. A to jest najlepsze, to są napoje energetyczne ze serii Star Wars, które nigdy nie otworzyłem i pewnie mają, powinny być 4. Czy ktoś mi wypił jednego? Nie, tu jest. I to są właśnie napoje, które pewnie się już przeterminowały, ale z racji, że ja byłem takim wielkim kolekcjonerem, to one są nieotworzone, nieotwarte, nieotworzone, nigdy nie wiem. Więc ogółem pewnie się przeterminowały, ale okej. Okay. Mam tu też jakiś, widzicie, mam Dragon Balla, o, tak epicko, widać. Mam książkę Matematyka, Cake PHP. I co jeszcze mam? A, i mam chyba CD Actiony tutaj. O kurde, jakieś ludzie tu są, nie może tego być. O, patrzcie, tak doświetlałem swoje pierwsze filmy, tą ultra dobrą lampką, no teraz nie jest podłączona. Tu mam skarbonkę, jak wrzucałem drobniaki. I tutaj jest czapka Mariana, o, elegancko, nie? Widzicie? A tu jest cały syf. To ta strefa jest tak naprawdę wszystkim, czego nie powinno być. A tu nawet jest kolekcjonerka WWE i fajny kubek PlayStation i kolejne chusteczki. Ale tu mam właśnie na przykład kabel, widzicie, RJ45, mam tonę pudełek jakichś po jakichś kamerkach, po padach, słuchawki, bla bla bla. A tu jest kolekcjonerka WWE, tylko nawet jej chyba wam nie pokażę. NXT, o. No i w ogóle właśnie w kubku z PlayStation siedzą takie sobie długopisy do rysowania, bo czasem sobie rysuję. No więc ogółem to nie prezentuje się tutaj jakoś specjalnie kolekcjonersko. Tutaj mamy lampę, która muszę właśnie ją przekręcać, żeby wam pokazać w dobrym świetle to, co wam chcę pokazać. No nie? O, tam jest ultra dobra pufka, a tam są syfy, wszystkie kable jakie mam, to są tutaj. Czekajcie, zrobię cień. No i dobra. I tu mam taką mini strefę retro. Tu się już nic nie mieści, więc to wszystko będzie przemeblowane. Więc ogółem, tu jest Nintendo 64, a tu jest Nintendo Entertainment System, czyli znany w Polsce jako Pegasus. I tu mam retro telewizor do tego. Retro telewizor naprawdę spoko działa. Tu mam PlayStation 2 Fat, a obok tego jest PlayStation 2 Slim, jak widzicie. A jak nie widzicie, to postaram się zrobić to tak. Więc widzicie, jaki jest przeskok z Fatki na Slimkę, bardzo spory. Kubek z McDonalda, to musiało być, no nie? No i tutaj mam taką mam tutaj Sparka i w ogóle do Sparka kupiłem sobie fajną ładowarkę. O, widzicie? Pufka retro. Że jak sobie zrobicie tak i odpalicie, to właśnie z tego powerbanka będzie ładowało wam i Sparka, i dodatkowo, nie wiem gdzie się to otwiera. Wiecie, tu. I Sparka, i dodatkowo dwie baterie, które macie tutaj włożone. Więc to jest naprawdę spoko, Sparku sobie siedzi, ładuje się elegancko, to mi się podoba. Więc to jest spoko. Tam ogółem z tyłu jest PlayStation 1, tylko nie używam go, ale jest PlayStation 1, to na kabli. Tu są bongosy, nie wiem czy wiecie, ale z bongosów jest odcinek na kanale, jak sobie gram, bardzo fajny sprzęt, bardzo mi się to podobało. Tutaj mamy multitab jest urządzeniem, które pozwala wam na podłączenie czterech kart
pamięci oraz 4 kontrolerów do PlayStation 2. Nie wiem, czy wiecie, że coś takiego było, ale tak to było. I to jest oryginalne od PlayStation, więc to jest epickie. Dam wam oznaczenie, jakbyście chcieli coś sobie takiego kupić. Więc ogółem tak to się prezentuje tutaj. Co mogę powiedzieć dalej? Że zaraz zepsuję analog i będę płakał. Okej. Okay. Dobra. Ta strefa to jest kolejne po prostu nieposprzątane miejsce. I tutaj. Tutaj mam jakieś różnego rodzaju futerały, a tutaj tak jak powiedziałem, wszystkie kable jakie są potrzebne, ładowarki, bla bla bla. O, a tutaj mam jeszcze ten, czekajcie, pokażę wam, fajny ten art z Overwatcha. Dalej siedzi w folii, bo on jest przygotowany, że na nowym mieszkaniu sobie po prostu sobie go rozłożę, wiecie? O, coś rozwaliłem. Dobra, a tu mam taki gamerski kubek. O, gamerski kubek i taki drugi gamerski kubek jest tutaj dokładnie, tylko jest w cieniu, bo nie zobaczycie tego. Tu mam jakieś takie ulotki z Metro i tu mam książkę Metro, dostałem przy okazji właśnie Metro. Co mogę tu pokazać? Aha, tu mam gry ogółem na Vita, jest ich około 60, ale nie będzie ich widać, bo pełno figurek, pełno kubków, pełno jakichś akcesoriów, DualShock 4, co to jest? Aha, to jest do tego. Jak zrobicie tak, to macie niebieskie światło. Wiecie o co, Kaman? No mam nadzieję, że wiecie. Dobra, więc gry ogółem mam na Vita, mam gry na Nintendo 64, a niżej mam gry na NES-a, ale już ich nie będzie widać. Tutaj oczywiście jest figurka z Far Cry'a, jest tutaj, patrzcie, Anna z Krainy Lodu. Anna z Krainy Lodu do Disney Infinity, więc elegancko. Mam karty z Heroes 7. Mam tutaj jakieś baterie do czego? Do czego jest ta bateria? Do aparatu, dokładnie, baterie do aparatu. I mam gierki na PSP. Akurat moja kolekcja na PSP jest dosyć taka, nazwijmy to, ja to nazywam łaciata. Czyli mamy te gry w wersji Essential, mamy te gry w wersji Platinum, które mi się niezbytnio podobają. I mamy nawet wersję z tego co widzę tutaj ze Stanów Zjednoczonych. One były wtedy takie czerwone. Tu mam grę na PlayStation 4. Czekajcie, zamknę półkę. Tu mam grę na PlayStation 4 i tych gier jest naprawdę sporo. A tu jest nawet Apex pudełkowy, więc elegancko. Tych gier jest naprawdę sporo, ponieważ za tymi grami są gry na PlayStation 4, tak? Więc no, taki mały szczegół. Tu mam Call of Duty, patrzcie, Modern Warfare, którego nigdy nie otworzyłem i zamiast to sprzedać, bo mam cyfrowo na PC i cyfrowo na PS4, trzymam w folii. Także logicznie inwalid jestem. Okej, okay. I tu mam kolejne Call of Duty i mam kolejne gry na PlayStation 4, więc mam dosyć sporo gier na PlayStation 4. Myślę, że jest ich około 200. Tu jak sobie przejdziemy, a może weźmiemy światło. Może wezmę światło. Jeżeli widzicie jakieś piękne dodatki typu firanki etc., to niestety mama kazała takie mieć. Tu mam strefę 7. generacja, czyli macie Wii. Tu jest noktowizor z kolekcjonerki Call of Duty, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox 360. To jest Xbox 360 wersji E, czyli ten najnowszy. Tu jest Xbox, o którym nagrałem wam materiał, czyli Star Wars. I tu jest PlayStation 3. Ogółem nie patrzcie na ilość kurzu, bo nawet ja ją widzę tutaj. Ale jest naprawdę spora, więc tu mamy Wii. Dlaczego mam dwa Wii? Znaczy, dlaczego mam dwa Xboxy? Bo ten jest ładny, a ten jest zwykły, no wow. Dlaczego mam dwa Wii? Bo jak widzicie nawet po nazwie, jedno jest poziomo, napis, a jeden jest pionowo. Dlaczego jeden jest poziomo, a jeden jest pionowo? Ponieważ niebieskie Wii jest nowszą wersją Wii. Chyba jest kurz. Tak, jest kurz. Niebieskie Wii jest nowszą wersją Wii, które zostało pozbawione tego. Zapytacie co to jest? To jest właśnie emulacja GameCube'a, więc możecie sobie wpiąć tutaj karty pamięci oraz 4 pady do GameCube'a. Tego nie ma w nowszej wersji, po prostu się to nie otwiera. Tutaj mamy skrzynkę od MSI, tam nie mogę wam pokazać co jest, ale jest coś naprawdę fajnego. Widzicie jak dużo korzystam z PlayStation 3? Dlatego powinniście sprzedawać swoje stare konsole, na których nie gracie. Tu mam telewizor Samsung telewizor mam i Samsung telewizor nie jest wykorzystywany przez od 3 lat chyba. Mam tutaj figurkę z Assassin's Creed, mam tu Wii U, mam pada z tego nowego Xboxa, mam 3 obiektywy, mam Kinecta 2.0, 2 Kinecty z 360, mam tutaj pada od Xboxa 360, mam pada Razer Ultimate Chroma chyba się nazywa, nie wiem, wiecie jak się go odpali. On chyba powinien, bo on ma tryby ogółem przełączania się na... Chyba się nie odpali.
ale chciałem wam pokazać, że on się fajnie kolorowo świeci, ale to co jest jego oczywiście plusem, no to macie te bampery tutaj. I tutaj macie też przyciski M1, M2, które pozwalają wam na przykład skakanie, nie odrywając palca od analoga. Tu mam figurkę łysego z Brothers, czyli Hitmana. I tu mam figurkę z Battlefielda 1 albo 5, nigdy nie wiem. Tu jest figurka z Mortal Kombat i z Assassin's Creed Unity. A tu jest moja figureczka z oczywiście Fortnite'a. Tu mam Badmobila, nie wiem czy ktoś wie, ale mam Badmobila mam. Mam nawet tam mowy z tego co widzę leżą sobie. Wiem, że tu jest trochę słabe światło i nie będzie to prezentowało się profesjonalnie, ale ja nigdy za profesjonalistę się nie uznawałem, więc uważam, że jest spoko. Wiecie, musimy to zamknąć, nie chce się to zamknąć, okej. Okay. Zamknęło się. Więc ogółem tutaj niżej mam tak naprawdę gry na Xbox One. Nie wiem, czy one są wszystkie. Na pewno nie są wszystkie, bo niektóre są u kumpla. Ale tu mamy Wii U, na którym jest, jak widzicie, duża ilość kurzu. Niestety nie mam czasu, by grać już we wszystko. I tam mam Xboxa właśnie pierwszą wersję. To jest taki duży kloc. Nie oglądam telewizji, więc dekoder może być zakurzony. A tu mam dwa DJ Hero plus Wonderbook. Chyba przerwało materiał, ale tu mam, widzę, że jakieś kolejne pady etc. I tutaj mam taką naprawdę strefę handheld. Ale nie wiem, czy to będzie widać. Ale tu są wszystkie tak naprawdę DS-y. Typu Game Boy'e wszelakie, Game Boy Advance na przykład jest tu, Game Boy Micro, 3DS, New 3DS, 3DS XL. Tam są stare DS-y, Game Boy'e, wszystko jest po prostu rozwalone. Tu mam gry na Xboxa. Gry na Xboxa pierwszego. Nawet jest Rollercoaster Tycoon. To jest super opcja. Ale oczywiście, no wiecie, to jest tak ukryte dosyć sporo, bo nie mam miejsca już, żeby to trzymać. Tu mam perkusję do Rock Banda i bardzo chciałbym kupić sobie wersję Pro, ale w Stanach naprawdę dużo to kosztuje. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to po prostu nabyć. Tu mam bębenek do Taiko no Tatsujin. Też jest odcinek na kanale, więc możecie sobie obejrzeć. I tu mam tak naprawdę wszelakie gitary. Na przykład jest do Guitar Hero Live, jest do Guitar Hero 6, jest do Rock Band 4, jest do Rock Band 4, jest do Guitar Hero 5 i do Guitar Hero 6, która się uszkodziła. Tu mam PC numer 1. Jest to i7-6700 z GTX-em 980. Nie patrzcie na wszelakiego rodzaju kable. Znaczy możecie patrzeć, ale po prostu nie patrzcie mi, że ale masz dużo kabli. Bo i tak, wiecie, będę to zmieniał. I tutaj mam tak naprawdę stanowisko numer 1, które już praktycznie nie jest aktywne. Mam tutaj tylko PlayStation VR. Mam tutaj fajną deseczkę Bonguś od Micota Gaming, czyli ludzi, którzy produkują tak naprawdę biurka na zamówienie. Możecie ich odwiedzić. Mamy tutaj oczywiście stację tak naprawdę dokującą, nie wiem jak to nazwać, jednostkę przetwarzającą obraz do VR-a. Mam trzy monitory, mam fajny fotel i mam zepsuty telefon. O, LG się zepsuło, okej. I mam router, fajny też. I biurko IKEA. I to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć. Tu jest drugi komputer. Jak wiecie, to jest ten komputer super. Jest różowy, bo ja chciałem mieć różowy komputer. Jest tutaj RTX 2080 Super właśnie. I jest tutaj i7-7820X. Czyli 8 rdzeni, 16 wątków, więc to jest super. Tutaj mamy Switcha. Switchu sobie siedzi dosyć fajnie. Switchu sobie siedzi. Tu jest jedna klawiaturka, tu jest druga klawiaturka, słuchawki, myszka. Myszka numer 2. Słuchawki znowu, Elgato Stream Deck, PlayStation 4 i dwa monitory. Może kliknę, to się coś pokaże. Ale chyba pokaże się materiał, bo nagrywałem materiał. Dobra, jest materiał, muszę tu przerzucić. Mój parapet to też są dwa pady, pilocik do LEDów i smog. I to tyle. Za oknem jest trochę śniegu, jeszcze jak widać, więc jest spoko. Nawet pada, patrzcie, pada śnieg. Mam dwa softboxy. Nie wiem, czy to jest... Nie, było dosyć konieczne posiadanie dwóch softboxów, bo mój green screen robił dosyć duże cienie etc. O, a tu jest właśnie, jak widzicie, tak nagrywam filmiki. Tak nagrywam filmiki. Tak sobie siedzi aparat. I taki ma kadr. Mogę nawet odpalić. I zobaczymy, jak to prezentuje się. Wiecie. Akurat brak karty pamięci, bo ją przeniosłem. No, ale widzicie, tak prezentuje się ten kart. Kadr. Więc ja mam ogółem obiektyw Sigma 2.8 światło. I jaki to był? 1750mm. Dokładnie, 1750mm. Dokładnie. I mam mikrofon Rode, żeby to fajnie wyglądało. Tu mam tak naprawdę Pikacza. Pikacz sobie siedzi zawsze w tle za mną. I mam gry na DS-a.
na DS-a, ale te gry są tak naprawdę, ja to trochę nazywam taki śmietnik. Mianowicie wszelakie okładki są w większości drukowane przeze mnie, bo nie było oryginalnych, były same karty, tak? I tu są gry na PlayStation 1, ale to też jest Rudera Collection, ja to nazywam też. Mam chyba Final Fantasy 7, to jest tak oryginalne, a wszystko reszta to była praktycznie dokupiona. No i nie wiem, czy powinniśmy pokazać strefę za green screenem, ale myślę, że pokażę. Mam tak naprawdę drugą perkusję, bo nie miałem gdzie jej wrzucić. To jest perkuska z Guitar Hero Warrior of Rock, czyli z szóstki. Jak widzicie, tu są dwa talerze i trzy bębny. Mam tutaj dodatkowe światełko. Mam tutaj tarczę Kapitana Ameryki, która jest odwrotnie, może to... Ogółem jest syf wszędzie, ale możecie pisać, że jest syf. Potraktuję to jako komentarze do statystyk. Jest tu lamorożec. Ja mam pełno plakatów po ścianach z różnych gier. O, jest Fortnite, jest Pokeball, jest mój pistolet z Fortnite'a. Jakieś piloty. I jakiś wiszący kabel HDMI. Więc, i tam są postaci. Już nawet tam wrzuciłem postaci z Angry Birdsa, więc sztos. Więc sztos. Dobra, cały green screen się rusza, musimy stąd wyjść, zanim to padnie. Więc ogółem tak to wygląda. No więc jak... O, mam dwie kamerki Logitecha. Więc mniej więcej jak sobie streamuję, to jest widok taki. Mam mikrofon Samsung C01, ale ogółem stanowisko nie chcę jakoś zbytnio opisywać, ponieważ stanowisko jest opisane na materiale ze stanowiska, tak? Czyli moje stanowisko bla bla bla. Więc tam macie więcej szczegółów. Jest oczywiście syf, pełno kabli. Muszę w ogóle przebudować, żeby mieć jedno biurko tylko. Nie chcę mieć dwóch już, bo to bez sensu. Dobra, kurz. Posątałem kurz. Dobra, a tu jest syf nazwany ładuj telefon w nocy. Czyli zawsze ładuję telefon tu. I tyle. Mam wszelakie ładowarki, bla bla bla. Tu jest moje wyro. Z racji, że nie mogłem się zdecydować, czy spać po lewej, czy po prawej stronie, śpię po środku. No i tak naprawdę tam jest najważniejszy element, ale odwrócimy sobie światełko. Światełko jest? Jest. Tutaj, żeby wam naściemniać, mam ekotryb życia, czyli rowerek. Nigdy z niego nie korzystam. I mam jeden stolik, który go po prostu nie mam jak zlikwidować, dlatego jest ten stolik tutaj, nie? Ale musimy go przesunąć. A i tu mam takie gadżety, MSI tarcza jest fajny miecz, jest czapka smoka, tu jest wszystko. Ogólnie wszystko jest wszędzie, ale ja się w tym odnajduję, więc to jest najważniejsze, bo ja tu, wiecie, siedzę. No, więc jak sobie przejdziemy, mamy dwa retrofotele i tutaj jest co może w rogu, zobaczmy. Mam Keitar, czekajcie, bo zasłaniam całe światło. Mam Keitar do Rockbenda, mam gitarę do Rocksmitha, mam deskę do Tony Hawk'a Shredda, mam tam dwie gitary do Guitar Hero 2, widzę Sharpshootera, 1 i 2 prawdopodobnie i to chyba tyle tam w tamtym rogu. I tutaj tak naprawdę mam półkę gier. Półka gier prezentuje się olon. Czekajcie, musimy wziąć ten rower. On nie ma kółek, jest ciężko. I mam taką półkę sobie gier. I tu patrzcie, tu dawniej siedziałem, bo tutaj miałem na rolecie rozsuwany green screen. To było nawet spoko rozwiązanie, może go jeszcze wskrzeszę, o tak to nazwę. Więc ogólnie mam tak naprawdę półkę gier i na górze są figurki. Jest to Killzone, Assassin's Creed Unity, Star Fox, Just Cause 3, Assassin's Creed Black Flag i Mirror Edge Catalyst. I potem jak sobie zobaczycie, to mamy tak, mamy tu ogółem filmy, książka jest nawet, filmy i gry na PlayStation 3. Tutaj mam tak naprawdę PSP w każdej możliwej wersji. Czyli jest to PSP 2000, PSP Street, PSP 3000, PlayStation Vita, PSP 1000, PSP Slim, PlayStation Vita Slim i PSP Go. Więc to jest tak, gdzieś jest PlayStation TV, ale gdzie to nie wiem. Tutaj mam ogółem gry na PlayStation 3, ale to wszystko jest ukryte za tymi figurkami, popami, etc. Więc tak naprawdę może kiedyś będę miał tyle półek, żeby to rozłożyć na dwie części, nazwijmy to tak, tak? Tutaj mam fajną monetę. Monetę dostałem kiedyś od Switchiego, dostałem na PGA i dziękuję bardzo. Tutaj mam, nie wiem czy wiecie, ale press kit taki mały od Medieval, to jest naprawdę spoko. Tu mam kolejną listę tak naprawdę figurek, dostaję je albo kupuję.
I za tym oczywiście są gry na PlayStation 3 i tego jest masa, masa. Gier na PlayStation 3 mam około ponad 300, wydaje mi się, więc gier na PlayStation 3 jest sporo i nie chcę mi się pokazywać każdej pojedynczo, ale gdzieś są materiały, gdzie ja pokazuję te gry na PlayStation 3. Więc ogółem gry na PlayStation 3 są tutaj, ale gry na PlayStation 3 są też tutaj, więc tak, tutaj jest jedna z moich ulubionych właśnie serii gier, czyli Band Hero, Guitar Hero, Rock Bandy i ogółem są właśnie LEGO Rock Band, Green Day Rock Band. Jest ich pełno, ale są już teraz naprawdę rozwalone. Kiedyś miałem to poukładane i to prezentowało się lepiej, bo jak widzicie, Guitar Hero jest nawet tutaj, a tutaj jest na przykład Battlefield. No więc trochę bez sens. Mam gry na PC. Nie jestem w ogóle PC-towcem, więc gry na PC to są naprawdę rarytasy u mnie. I tu też są gry na PC. I figurki Funko Pop z Overwatcha. One są właśnie, kolekcjonuję te duże figurki z Overwatcha, więc to jest naprawdę spoko. Ale tu mam fajnego Funko Popa z Lords of the Ring. Jest to, nie wiem jak to się nazywa, ten Nazgul z... O ten, o dokładnie to jest. Bo prawdopodobnie nie będzie tego widać. Więc tu mam jeszcze figurkę z Ghost Recon, Breakpoint. I tam mam jeszcze, nie wiem, albo homik, albo coś tam jest, więc ogółem. A tu mam Amiibo, które sobie leży, ale Amiibo sobie leży, powiem, mam jedyne Amiibo, które zostało w pudełku. Amiibo Dark Souls, tak? Amiibo z Dark Souls siedzi w pudełku. Więc tak, Pray the Sun siedzi w pudełku. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, za tymi figurkami są gry na Wii. Ale ja wam tego nie pokażę, bo nie mam naprawdę, patrzcie, jak mam to pokazać, jak ten stary fotel tu siedzi. Są gry na Wii, nawet są trzy gry na Switcha i są gry na GameCube'a. A tutaj są gry na Switcha, jak widzicie mam ich tyle. Gry na Switcha i za grami na Switcha są tak naprawdę gry na... Nawet nie wiem na co już. Za grami na Switcha są gry na... Na 3DS-a. Gry na 3DS-a. A za grami na... z tej strony za Switcha... Są gry na Wii U, powinny być. Dokładnie, gry na Wii U. Więc jak widzicie, światło się niestety, nie mam innych warunków do nagrania, więc prawdopodobnie ten drugi odcinek tego będzie dużo lepszy. Ojej, zmachałem się! Tu mam gry na Xboxa 360, bo jak wiecie, mam Xboxa 360, więc tak się prezentuje moja kolekcja figurek i wszystkiego. Tu mam fajny preski Detroit Become Human. Dostałem od Pikula na urodziny. A tu dostałem od Mileny tą kolekcjonerkę. Boże, jak się nazywa ta gra? Zapomniałem, jak się nazywa ta gra, ale zaraz sobie przypomnę. Więc tu mam gry na Xboxa 360, kilka filmów i gry na PlayStation 2, Xbox 360, jak widzicie, pełno. Tu w tej skrzynce przyszedł pad od PS3, który dostałem od PlayStation, więc dziękuję bardzo. Gry na PlayStation 2, gry na PlayStation 2 i figurki jak z Killzone'a na przykład, albo Infamous 2. I mamy oczywiście Spidermana fajnego małego i tutaj mam figurki z Wiedźmina i gry na PlayStation 2. Jak wiecie, nie jestem zbytnio fanem naszego Geralta, ale lubię w ogóle, jakby nazwijmy to, moje hobby to gry i tak naprawdę wszystko co związane z grami potrafię kupić, nawet jeżeli nie jestem fanem danego konkretnego tytułu. O, tak bym to powiedział. A jak się nazywa ta gra? The Last Guardian. Ta gra to The Last Guardian, więc dostałem ją od Mileny. Pewnie dostałem jeszcze parę itemów od innych osób, na przykład, o, na przykład szklanki. Pamiętajcie, że Milena robi takie szklanki na Instagramie, o, na przykład tu jest Black Ops 4, a tu jest na przykład Lama Fortnite'owa, a tu jest co? Tu jest Pikachu. Tu jest Pikachu, o, widzicie? Oczywiście szklanki nie używałem nigdy, to jest śmieszne. O, ale tu mam, patrzcie, PlayStation Mini, Mini NES, i mini SNES, to o tym nie powiedziałem, a mam. I Dying Light, pamiętajcie, że wychodzi Dying Light 2, więc to jest epickie. Dobra, to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć o mojej kolekcji, tak mi się wydaje. Pamiętajcie, na 1000 łapek pokazuję wam, co to jest. I to chyba tyle, więc możemy przejść sobie do tej strefy. Ja spróbuję zmienić kamerkę w locie. Więc to chyba tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wiem, że był trochę chaotyczny i pewnie oczekiwaliście czegoś lepszego. Ale tak jak wam mówię, szczerze to nie chciało mi się tego wszystkiego układać tylko po to, żeby to nagrać na materiale, zważywszy, że tak, może za jakiś niedługi okres czasu, mam nadzieję, będę miał nowy pokój, w którym nie wiem jak to zmieszczę, ponieważ nowy pokój będzie wielkości tylko tego, gdzie jest komputer, telewizor, bla bla bla, dlatego planuję przebudować to na jedno biurko. Ale wiem, że na pewno dostawca prądu w Nowym Targu się ucieszy, gdy zobaczy zapotrzebowanie i konsumpcję
prądu elektrycznego z mojej strony. Więc tak wyglądał mój pokój, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę. Jak będzie 1000 łapeczek, to robimy unboxing tego pudełka. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!